zakończenia roku szkolnego. Witamy wszystkich Państwa na niezapomnianej nocy bibliotek. Po mojej prawej stronie jeszcze rejestrują się drużyny do gry terenowej i to będzie pierwszy z naszych jakby etapów naszego dzisiejszego dnia. Jest ze mną przywódca całego tego stada i całego bałaganu, pani dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Międzyrzecu Podlaskim z siedzibą Wysokim, pani Magdalena Chodzińska. I jej pracownicy, bardzo poproszę o gorące brawa. Za chwilę rozpoczynamy rodzinną grę terenową. Pierwsze 5 rodzin, już może się, rodzin, które mają numery od 1 do 5, już może się powoli ustawiać przy szlabanie. Będziemy rodziny tak co 2 minutki kolejne 5 włączać do gry. Macie Państwo 16 baz, 16 stacji, na których są różnorodne zabawy, konkurencje dla Państwa. Jeśli któraś stacja okaże się dla Państwa za trudna, albo nie będziecie chcieli wykonać tego, co Wam przygotowaliśmy, dopisujemy Wam do ogólnego czasu gry 10 minut. Na każdej stacji, więc spokojnie możecie sobie od stacji do stacji przechodzić. Na każdej stacji w momencie przeczytania Państwu polecenia zostanie włączony stoper i tylko czas, kiedy będziecie rozwiązywać, wykonywać dane zadanie, jest liczony do ogólnego czasu gry. Jest jedna ze stacji, na której są karne sekundy, jest jedna ze stacji, na której można sobie zdobyć minutę, którą odliczymy od czasu. Wszystko Państwu zostanie wytłumaczone. Niech wygra najlepszy. Rodzina jest rzeczą ważną, a wspólna zabawa tym bardziej. Zobaczcie, najmłodszy jest. Wielkie brawa! Jeszcze młodszy? Wow! Dobrej zabawy! Myślę, że około godzinę będziecie Państwo zmagać się, może troszkę więcej, z grą terenową. Potem czekamy tutaj na Państwa. W międzyczasie policzymy minutki. Będzie tutaj na Państwa czekał grill. Główna nagroda to jest namiot czteroosobowy, który już dziś będzie można wykorzystać. Po grze i po drobnym posiłku tutaj dla Państwa, dla dzieci będzie przygotowany występ Magika. Zabawa pod chmurką, dyskoteka. I później będzie taki czas na rozłożenie namiotów, przygotowanie się do wieczornego wypoczynku. Czy będziemy spać? Nie wiem, ale namioty rozstawimy. Chcemy tutaj, idziemy tam. Ale jeszcze tu. Ja chcę. Pytanie. I teraz czytamy. Gminna Biblioteka Publiczna ma swoją siedzibę w Wysokim. W jakich miejscowościach, wsiach ma swoje filie? Filia w Wielnicy, w Rudnikach, w Krzywicy, w ten. Tłuściec? Tłuściec. Jeszcze to było. Na Halasach, o, też. Nie, czekaj. O tutaj. O, podnieś do powietrza, wiesz? O, i teraz tak zrobimy. O. No, ktoś miał dobry pomysł. Może zostać. Dawaj. Szybciej. To jeszcze miał tutaj. Ale... Bardzo szybciej. No. Już
Kura albo kozioł, jakaś bardzo mądra głowa, aby podkuć się na próbę, musi pójść do pracy nowa. Dobrze. Szukajcie, szukajcie, szukajcie. Każda osoba z rodziny rzuca kostką. Następnie szybko kolorujecie postać na rysunku. Aby zaliczyć zadanie, stwórzcie ustawiając się do fotografii zgodnie z zamalowanymi figurami. Musicie być ze sobą złączeni, to jest warunek. Prowadzący, czyli ja, wykonuję waszym aparatem zdjęcie i jak udostępnicie to zdjęcie na Facebooku Gminnej Biblioteki Publicznej w Wysokim, macie bonus minus 1 minutę od czasu ogólnego naszej rywalizacji. Proszę bardzo. Słuchaj, bliżej buzię przyłożyć. O tak! I oczy zamykać. A, super. Nie.